Szanowni Państwo, witam po raz kolejny na zebraniu z ciekawym człowiekiem. Pani Weronika Sebastianowicz jest bez wątpienia ciekawym człowiekiem, niesłychanie. Powiedziałbym tak nawet, że macie, myślę, przepraszam, że to powiem, zanikającą już chyba okazję spotkania się z człowiekiem, który coś widział, coś przeżył i który również no, odcierpiał swoje i za Polskę, i za II wojnę światową, i od jednych okupantów, i od drugich, bo to już są coraz rzadsze okazje. No tak to niestety wygląda. Zgodnie z naszą tradycją, te dwie panie będą z panią prowadzić wywiad, bo nauczyciel się do tego absolutnie nie wcina, poza tym, że po cichu przegląda pytania, a kto tak między nami. To jest Ilja Krzemińska, to jest Kaja Mann. Nie wiem, jak się podzieliły pytaniami, będą je oczywiście zadawać. Proszę słuchać, bo później zażądam streszczenia. Nie no, żartuję, tak nie będzie. Ale słuchajcie, bo naprawdę to jest naprawdę niesłychanie rzadka okazja. Ja co prawda sobie zrobię taką ściągawkę, żeby powiedzieć cokolwiek o pani, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie będzie to tak do końca potrzebne. Powiem tylko tyle. Pani się urodziła na Białorusi, tam nadal jest i tam nadal mieszka. To nie jest tak, że została nagle przerzucona w jakiś cudowny sposób. To jest po prostu jej ojczyzna, tam właśnie, bo tam sięgała II Rzeczpospolita przed rokiem 1939. To jest jedna sprawa. Przypuszczam, że również pani może być jedną z najmłodszych członkiń Armii Krajowej. Powiem wam, kiedy na pewno została zaprzysiężona, ja już tego nie będę zdradzał. I została również przez władzę sowiecką aresztowana w roku 1951. Zwróćcie uwagę, jak późno po wojnie, minęło już 6 lat, a mimo to dokonano aresztu, została również skazana. Także jak widzicie, życiorys bardzo ciekawy, no a co będzie dalej, to już się, mam nadzieję, dowiecie. Dziękuję bardzo. Mogę się zapytać? Tak, proszę. Pierwsze pytanie, tutaj już pan profesor zaczął tak. W wieku 13 lat trafiła pani do Armii Krajowej. Jak to się stało i dlaczego w tak młodym wieku miała pani 13 lat? Więc jak to się stało, że w tak młodym wieku trafiła do Armii Krajowej? Początek 1939 rok. Ojciec, jako pochodził z inteligencji, był inżynierem polskim. 17 września wkroczyli, a 19 przyszli zabić ojca. I kiedy ojciec zapytał się, a za co? A powiedzieli, bo ty pan. Więcej żadnego przestępstwa nie było. To w ich rozumieniu to wróg. No ale udało się nam jakoś. Ojciec uciekł i od razu wyjechał do powiatu Wołkowysk. I tam już się organizowała walka zbrojna w 1939. Dalej dołączył się brat. W 1946 roku ojciec został aresztowany i czekaliśmy na to, że brat zostanie aresztowany i brat odszedł do lasu już na stałe. Potrzebna była ja, jako młoda dziewczyna, mając to tym zaprzysiężone 13, a zaczęły żyć 11, 12 lat. Wtedy jeszcze nie byłam śledzona, normalnie chodziłam do lasu, zbierałam, patrzyłam, ile tych Armii Czerwonej jest, gdzie, co, leki. Wszystko, co trzeba było. Dalej to szło. 13 lat bardzo pragnęłam tej przysięgi. Mi się wydawało, że ja na tyle będę szczęśliwa, ale brat zawsze mówił, nie, jesteś za młoda, nie wytrzymasz. A jednak zgodzili się na to, jadę rowerem do lasu, bardzo daleko, tam się spotykamy, komendant, brat, ksiądz kapelan, major Bańkowski i ja.
I znowuż brat to samo powtarza. Nie zgadzam się. Jesteś za młoda. Jeszcze parę lat. A ksiądz mówi, tak, zobaczcie. No ona taka młoda, a tyle lat już chodzi, a taka piękna jak różyczka. I na tym stało się. I kiedy zapytali się u mnie, jaki by ja chciała przyjąć pseudonim, ja tak, wiecie, 13 lat, pseudonim, a ja wiem. A ksiądz z kapelędzą już mówi, Różyczka. I właśnie mam pseudonim Różyczka. Może ja to za długo opowiadam, ale naprawdę tak, nie mogę to inaczej skrócić. I dalej ta sama praca, i dalej te prześladowanie. I koniec wojny. A Karol w styczniu rozwiązany, 45 roku, przysięga zjęta. Ona nie działa. Powiedzieli, że może działać na swoją rękę. Ale nie zgodziliśmy się na to. I złożyliśmy jeszcze raz przysięgę. I zostaliśmy jako armia krajowa. I dochodzili. Każdy dzień oblawy. Każdy dzień śmierci, więzienia. I znowu już dochodziła młodzież. Nawet byli takie rodziny, że tylko matka w domu zostawała. Pięciorko dzieci i ojciec razem. Aha, tego aresztowali, a tego zabity. I znowu już dochodzili. Nie mogli pogodzić się z tym, widząc ich, niewierzących w Boga, brudne, bez żadnej kultury. Nikt nie wierzył, że oni tak na długo zostaną. Aż do dziś. I walczyliśmy. Dowalczyliśmy już do tego, że w ogóle już nie mogło w domu być. Komendant powiedział, że musisz ujechać gdzieś w inny powiat. Pojechała w inny powiat, ale robiłam to samo już z drugiej strony. I przychodzi jakiś czas, myślę sobie, a skąd to my będę wiedzieć, że ja do siostry pojadę. A tu inny powiat zupełnie, koło Grodna. No i przyjechała, w sobotę przyjechała do siostry, a w poniedziałek zostałam aresztowana. No i zaczęło się więzienie. Przesłuchania. Mam rozbitą czaszkę, mam złamane palce w drzwiach. Ja cała była pobita. Co nocy brali na przesłuchanie, a rano pod ręce już ciągnęli do karceru. A wiecie, co to taki karcer? Ja nie wiem, jak to po polsku, ale to powięzienny taki karcer. To taka klatka betonowa, kłódka tam, biegają szczury i kubek nawiązany na łańcuchu, na którym nalewali wody dwa razy na dobę. I tak dzień. A na noc, 20-21, i znowuż to samo. I znowuż to samo bicie, i znowuż to samo. I tak 5 miesięcy. No i skończyło się to. Mnie aresztowano 7 kwietnia, a mamę w lipcu. Najpierw mój sąd. Ponieważ wtedy w Związku Radzieckim była zniesiona kara śmierci, to zamienili na 25 lat. No i wieźli, jak nieraz czytaliście, jak nieraz wam opowiadają, jak sybiraków wieźli, jak po drodze umierali, tak samo i nas, w takich samych wagonach. Tyle miesięcy na Workutę przywieźli. I tam takie prace, że my po prostu, młode dziewczyny, po 20 parę lat, zazdrościliśmy już tym, którzy umierali, którzy odchodzili. Bo po prostu, ale na sądzie bardzo prosiła, żeby mnie mamę przysłali tam, gdzie będę jej mamę przysłali do Workuty, ale bardzo na krótko.
zabrali mnie na lager zastrzeżony, tam gdzie nie wyprowadzają do pracy, tam gdzie zamknięte tylko na jakieś zawalanie, a tam byli psychicznie chore. Cały oddział lager ten był psychicznie chory. I my jakby potrzebne jakieś tam coś, to nas wyzywano. I może tydzień po tym moim przyjeździe jedna pani, która już tam była, i mówi: Weronika, w czwartek będzie wywózka. Ja mówię: no i niech wywożą, może w inny lager gdzieś. Nie rozumiesz. Wywózka. Tylko pamiętaj, że nas nie wypuszczą, a przez okno ty możesz zobaczyć. I ja zobaczyła. Ja do dziś nie mogę spać, jak tylko wspominam. Ładują trupów, całą ciężarówkę, a na wież rzucają jeszcze żywych. Tylko wiedzieli, że oni długo nie przeżyją, ale żywe. I wywozili, wyrzucali na śnieg. I oni tam umierali. Nie wiem, kiedy my się dowiemy, ile tam ludzi. Ja zawsze powtarzam, jakby Pan Bóg pozwolił zmartwychwstanie, to północ Rosji, w ogóle i Syberia, cała Rosja, ziemię by podjęła dzisiaj. Tyle tam trupów leży, zakopanych, bez krzyża, bez nazwiska, bez nic. Widziałam to samo. Potem przywieźli mnie na Syberię, już było na wycięciu raz. Czy wy możecie uwierzyć w to, że mając 18, 19, 20 parę lat, ja czterokrotnie próbowałam odebrać sobie życie. Ja nigdy nie myślałam, my nie rozmawialiśmy o chłopcach, my nie rozmawialiśmy o dyskotekach, nigdy. Tylko o chlebie, tylko jeść, praca ciężka na wyrębie tego lasu. To było, to nie da się opisać, to trzeba było widzieć. Mróz 50 stopni u nas do pracy wyprowadzają, głodnych. Rano i wieczór owies, taki jak dla koni, nieobdarty. Oni mówią, że to zdrowo bardzo. No, dlatego my tak długo żyjemy. No. Na obiad przywozili tam do tej tagi takie korzenie z kapusty, tam jeszcze coś, bo jeszcze w misce to tyle piasku zostawało. Ale to tak pachło, jak żadne skawochsabowe teraz nie pachną. Tak chciało się jeść. I jak człowiek, no ta dziewczyna, 20 lat umiera, albo specjalnie gdzieś odejdzie kilka metrów, żeby je zaszczelili. To my mówili, odmęczyła się. Żadnego żalu nie było. A prosto już się skończyła męka. I dlatego chcę wam powiedzieć, że jesteście szczęśliwi. Możecie się bawić, no i trochę się kochać. Tańczyć, uczyć się. A jakby coś tam wam nie wypadało w domu, coś wam odmówili, może kupić jakieś dżinsy, czy co, nie narzekajcie, bo macie dobrze. I szanujcie, szanujcie to, co macie. Macie wolną Polskę. Chciałoby mieć, żeby Polska była Polską. Z czasem może kiedyś to będzie, ale to jest Polska i jest Polska wolna. Możecie wyjść, możecie protestować, możecie coś potrzebować. My nie mamy prawa. My postawiliśmy krzyż dla komendanta Anatolia Radziewicza, który miał pseudonim Olech, tam gdzie on zginął. Zaprosiliśmy ludzi, a to na kolejni i w lesie. Ksiądz polował mszał, wszystko pięknie było. Potem spilowali nam ten krzyż i my, ja i prezes Związku Polaków stanęliśmy przed sądem.
dostaliśmy karę za to, że my postawiliśmy krzyż. Niszczą nam tablicy, nie daje nam tego robić. My nielegalne jako stowarzyszenie, związek nielegalny, ale robimy tak dużo. I mi się wydaje, że tylko te ludzie, które bardzo tak cierpią, które bardzo tak kochają ojczyznę, potrafią to zrobić. Inaczej by nie było. Ale zrozumcie, że walka jeszcze nie skończyła się. Myślicie, że my nie walczymy? Dla nas nie skończyła się walka. Ja już teraz mówię, walczymy może o ten nieprędki ten powrót ojczyzny. Że kiedyś to będzie na pewno. Ale na razie to nie. Dzisiaj walczymy o godność człowieka, o godność Polaka. Bo tak jak się u nas niszczy, to zakrywane wszystkie, gdzie w szkołach były jakieś tam lekcje języka polskiego, wszystko zlikwidowane. Mamy dwie szkoły wybudowane przez podatnika z Polski, to znaczy Grodno i Wolkowysk. Cały czas nam przeszkadzają. To chcą rosyjskie klasy wprowadzić tam. To chcą, żeby historia i różne humanitarne byli w języku rosyjskim, a nie polskim. Znowuż wychodzimy na akcji i znowuż sąd i znowuż karę płacimy. I tak 70 lat po wojnie. Cały czas. Ponieważ u nas takie prawo, że do więzienia wsadzić mogę tylko do 80 lat. A ponieważ mam już więcej, no to nie można, no to staraję się innym sposobem. To sądzić za to, to za krzyż, to za prasę, że rozwożę, bo kombatanci i te starsze po rosyjsku nie czytają. Potrzebna polska prasa, znaczy zatrzymali za to, też sądzili. Za paczki, że dostajemy od was tu z Polski, zabrali nam paczki i trzykrotnie stanęłam przed sądem. I teraz w tym roku już teraz myślę, a za co teraz? Chociaż mamy duże plany. I zawsze powtarzam, że stawiliśmy krzyże dla tych bohaterów, którzy zginęli i będziemy stawić. Szukaliśmy i będziemy szukać. Tak jak mój brat. Padł w zasadkę, w oblawę i ostatnim nabojem odebrał sobie życie. Mając 24 lata. Do dziś my nie wiemy, gdzie jest jego ciało pochowane. Ja nie mogę pójść na grób, pomodlić się, postawić nic. Ale my jeździmy na wszystkie groby. Niezależnie, jakich to okresów. Czy to powstanie, czy to bolszewicka wojna, czy to 39, czy to po wojnie, czy to do 56. Wszędzie jeździmy i modlimy się. I ja myślę, że te nasze modlitwy docierają do ich wszystkich, do tych, których my nie wiemy, gdzie są pochowane. Może przyjdzie kiedyś taki czas, że będzie możliwość szukać. Mam nadzieję, może nas już nie będzie. Ale na pewno będzie taki czas. Po prostu my umiemy czekać tak długo, ile to trzeba. Nieraz cały czas siedzę na haku, zamknięta, bo nie wiem, kto przyjdzie. I myślę, a może to zostawić już wszystko? Już mam taki wiek, a tyle nieprzyjemności od nich mam. A potem powstaje taki honor, honor Polaka, honor żołnierza zaprzysiężnego. Nie, nie zostawię. Wobec tych zabitych, wobec tych, którzy zginęli za nas, za was, że wy teraz możecie uczyć się, że wam jest dobrze. Nie możemy zostawić to. I jedyna nadzieja to wy. My odchodzimy. Jeszcze rok, jeszcze pięć, już nas nie będzie. A wy zostajecie. I pamiętajcie, że najważniejsze to
to Bóg, honor i ojczyzna. Gdzie by wy nie byli, żeby wy o tym pamiętali i stali w obronie naszej ojczyzny. Dziękuję. Może na jedno pytanie za długo było, no jak? I można pani powiedzieć, co zrobili Sowieci po 1939 roku, po tym jak weszli do Białorusi? Jak oni weszli? Weszli. No miałam 8 lat. To takie moje wyobrażenie, ja do dziś ich pamiętam. Przyjechali brudne, oborwane, w tych popiatych czapkach z gwiazdą. No, ale byli komuniści już we wsi, które spotykali ich. A tam mieliśmy taki park kwiatów duży. Rwali te kwiaty i rzucali na ciężarówki. No, a ja jak mała, nie rozumiała, o co chodzi. Nie mogła już dojść do tych kwiatów i tylko korzenie zostawali. Ja, znaczy, rwala te korzenie i rzucała też. Przychodzę do domu, brudna, plaż brudny, mama mówi, dziecko, a co ty robisz? A mówi, jechali jakieś diabli i ja korzenie rzucała. To naprawdę nie kłamie, to tak było. To już początek był tego, mojej walki. I rzucała korzenie na nie. To ludzie bez kultury. To ludzie... Wy sobie nie wyobrażacie. Oni teraz z powodu tej wojny, oni zobaczyli trochę, jak ludzie żyją, co ludzie mają, co potrafią. Oni zaczynają coś robić, ale ta żyłka komunistyczna jeszcze nie daje im. Tak jak wszędzie. Jeszcze potomków komunizmu bardzo dużo i tutaj. A u nas oni nie odchodzili. Dobrze. Czy wpływ na to, że pani zaczęła uczestniczyć w tego typu różnych działaniach, mieli członkowie rodziny? Czy to właśnie w tych korzeniach w pani się po prostu obudziło samoistnie? Czy właśnie był wpływ rodziny na pani poglądu tej działania i to, że pani wstąpiła do AK? Jak rodzina? Tak. A komu? A nie było komu? Mama nie była zaprzysiężona, a prała bieliznę, bo tam syn był. I chłopcy byli znajomi. Prała bieliznę i piekła chleb. I razem nosiliśmy to. To, a kto miał prawo coś powiedzieć? Jak musieliśmy im pomóc? A kto jak nie my? To po sądzie, znaczy tak trochę... Jak wieźli nas już z więzienia na tą Warkutę i wsadzili nam taką panią, która miała 75 lat. No wiecie, nam się wydawało, że bardzo stara. Teraz ja jej nie mówię już tak, a wtedy mam. I pyta się u nas, dzieci, a co takiego polityka? Mnie cały czas polityka, a ja nie wiem. Wiecie, jak przyszli chłopcy, koledzy mojego syna. I ja dała im jeść i dała z sobą jeszcze. I słuchajcie, i mnie mówi do loży, dali 25 lat. Ale i dobre te Sowieci. Mam 75, dali jeszcze 25 i teraz muszę żyć 100 lat. Ale niestety nie dojechała. Także dalej. Czy to, że przed latem dostała pani pozwolenie na repatriację do Polski, wpłynęło na jakieś pani działanie? Właśnie była taka możliwość wyjechać z Rosji, z tych obozów. Dwa razy składałam dokumenty i nie odmówiono. I ostatni raz w 1957 roku, ostatnia repatriacja była, już złożyliśmy z mężem i też odmówili. I kiedyś napisała w gazecie naszej, mówię, po co oni trzymają tą bandytkę? No wypuściliby, nie? Nie wypuścili nas. Nie pozwolono nam. A to, że mieliśmy my wyjechać jako rodzina w 1945 roku, w 1946, mieli dokumenty, spakowane byli.
już kuchni wtedy ocieplenia nie było gazowego, no palili już w kuchni, drzewo rąbali, już wszystko jedno było, to, bo wyjeżdżamy. Ale ojca nie było kilka dni, a potem przychodzi i mówi, nie jedziemy. Słuchajcie, żeby była taka wiara u dojrzałego mężczyzny. Nie pamiętam, którego on powiedział, czy 25, czy jakiej daty, nie pamiętam. Polska wróci tu. Nikt nie wierzy, że oni zostaną tak na długo. Zostali. I my nie wyjechali. Nie wiem, czy straciliśmy, czy nie, no jedyne, że straciliśmy brata. Syna oni stracili. I to, że zawsze nie mieliśmy pracy. Nie mieliśmy gdzie mieszkać, bo sądzeni na konfiskatę mienia i nam zburzono nasz dom, wszystko rozciągnięte, nic. Przyjechaliśmy już, sąsiad ogród sadził, gdzie nasz domek piękny stał. Trochę sąsiedzi dali jakieś tam ubranie, trochę. Wy wierzycie, czy nie, że ja wychodziła za mąż, nie miałam palta. Szwagier kupił jakieś tam buty, sama uszyła jakąś sukienkę i rowerem z tym moim mężem już pojechaliśmy. Rowerem. Ale przeżyliśmy 47 lat bardzo dobrze. On mnie rozumiał. 5 lat czekał. I było wszystko w porządku. Po prostu to nasz, to swój. I to, ja myślę, nie zależy, jakim samochodem jedzie się do ślubu. Trzeba po prostu pamiętać, że to jest ważne, że to bierze się raz na życie. Czy mogłaby pani opisać okoliczności aresztowania z 7 kwietnia 1951 roku? Nie słyszę. A, przepraszam. Czy mogłaby pani opisać okoliczności aresztowania z 7 kwietnia 1951 roku i jak długo przebywała pani w areszcie i jak to dokładnie wyglądało? 5 miesięcy. 5 miesięcy w więzieniu. 5 miesięcy tego bicia i tego łamania kości. Ja myślę, takich jak ja, u nas w oddziale Raduta było 180 par łączniczek i łączników, to było, ale kobiet 180 par. Oni wiedzieli, czym my się zajmujemy i jak. Im bardzo chodziło o brata. Brat zastępca komendanta, podporucznik. Im chodziło bardzo, bo oni wiedzieli, że ja wiem gdzie. I dlatego tyle ucierpiałam. Ale słuchajcie mnie i uwierzcie. Przeszłam to wszystko sama. Jakby była teraz taka potrzeba, zaczęłaby od tego samego. To by samo robiła, bo mam taką nienawiść. Że po prostu pójdę i będę walczyć. Pójdę i będę bronić. I tak koledzy moi. Przecież to, że my mundury układamy, czy tam opaski, nam nie można tam. A my to robimy. Na Dzień Niepodległości w zeszłym roku młodzież moja wywiesili flagi na domach. Ich ciągali UB, komputery zabierali, ale oni to zrobili. Było tak, że wykleili całą Lidę, prawie wszystkie domy, ulotki. Jesteś Polakiem, bądź dumny. Potem policja chodziła, 2 dni zdejmowała te ulotki. A jednak coś robimy. Wy, zawdzięczając Panu Bogu i Ojczyźnie, macie dobrze. Spokojnie. U nas tego nie ma. Dalej.
Jakie zadania wchodziły w zakres działania tych organizacji, takich jak na przykład Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi i jaka była dokładnie rola Pani w tym stowarzyszeniu? W czym się Pani konkretnie zajmowała? No może zaczniemy od roli. No roli były jako łączniczki. Przecież tyle tych było obławy i tyle ich było, że bez łączności oni nie mogą wyjść z bunkra. Oni nic nie wiedzą. Musiała być łączność. Jakim to sposobem było? To było hasło, to było spotkanie, to było, bo było tak, że jechałam, nie było takich teraz, jak teraz autobusy, jakieś tam busy, pociąg. Znaczy na okazję jechała 25 km do Wołkowyska, z Wołkowyska pociągiem i tam nie mieli spotkać w innym powiecie. Ja wchodzę, za mną dwóch. Ja przeszłam do innego przedziału, oni za mną, ja zrozumiałam i ja nie wyszłam. Ja wiedziała, że oni stoją, że czekają dziewczyny na mnie, no ja nie wyszłam. Pojechała do miasta, tam coś kupiła w sklepie i wróciła, ale wieczorem był goniec. Dlaczego ja nie przyjechała i co się stało? Była dyscyplina wojskowa. Ja i teraz wszystkich uczę, i konsulat, i wszystkich. Nie mogę przyzwyczaić do punktualności musi być. Bo u nas tak było, że ani wcześniej, ani później, bo na ciebie czekają. Musisz przyjść na ten czas. I słowność. Powiedziała, znaczy, jakby nie było, ja muszę tam być. I dlatego. A dalej, no wojna jak wojna, wiadomo, co to się robiło, walka. Walka z Sowietami, walka z Niemcami i tak dalej. Już powojenna konspiracja, to była trochę, znowuż walka, tylko trochę inna. Trzeba było bronić naród polski. Zabierali, wciągali do kolchozów, zabijali. Nie ma brata, który był sołtys. Tego sołtysa nie ma, to brata zastrzelił. I trzeba było dbać o to. I ginęli. I walczyli. Ja mówię do ostatniego. Mój brat zginął w 52, a komendant w 53. I to już byli все, do końca. Już więcej nie było. A nasz komendant, do którego ja należała, w 48 roku został ranny, aresztowany i sądzony na 25 lat i 23 lata odbył. 23 lata. I nie pozwolono mu wrócić do domu i on został na Litwie. No i tak. 12 czerwca 2012 roku postanowili się zadań też Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Przypisany został Pani Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej, za działalność społeczną i kombatancką. Czy myśli Pani, że jest to za jakieś konkretne dokonanie, czy to jest za całokształt Pani zasług? Czy jakieś myślę, że to po prostu połączone. Trochę tej przeszłości. No i teraźniejszość. Jednak jak wczoraj mieliśmy spotkanie z ministrem Cichanowskim tu z Warszawy, jak on powiedział, że na każdą uroczystość pani kapitan i jej wojsko jest w Warszawie. Także myślę, że to połączone takie, jakby nie było przeszłości, to nie byłoby przyszłości, teraźniejszości, no i połączone to wszystko. Chcę powiedzieć, że to te krzyże to były nadane dla 12 osób jeszcze za życia świętej pamięci Kaczyńskiego. Zebrali nas w Warszawie na uroczystości to 17 września. Byli z Litwy, z Ukrainy.
i na te krzyże potrzebna zgoda naszego prezydenta. A ponieważ ukraiński podpisał, oni otrzymali, z Litwini też otrzymali, a nam tylko gratulacje złożyli, po kwiatku dali, my z tym przyjechali. I do dziś nie mogę znaleźć tej decyzji, chociaż kilka już odeszło, reszta mają obywatelstwo polskie, jakby już lżej otrzymać te krzyże, ale nie mogę znaleźć tej decyzji. A na ten krzyż, powiem wam, nawet nie wiem, kto napisał. Czy to urząd, czy to kto, nie wiem, ale jestem bardzo szczęśliwa i dumna. W kwietniu ubiegłego roku zostało pani domu zarekwirowane 70 paczek z żywnością dla kombatantów AK na Białorusi. I jakie pani, czy pani podjęła jakieś działania związane z odzyskaniem ich, czy zostały one dostarczone do... Kochanie, otrzymali paczki od Stowarzyszenia Odraniemy, które o to bardzo dba i bardzo dużo zbierają paczek. I konsularny wóz odebrał w Kuźnicy Białostockiej, tam taki zajazd jest, i stamtąd odebrali. I kierowca tego wózu zadzwonił. Pani Weronika, dla pani paczki. Ja mówię, ale czy to dla nas? Tak, to dla was. Ja mówię, Andrzej, żeby mnie nie szukać wóza, przywieź mnie tam do domu, tu rozładuję. Dobrze, ja zapytam się u konsula, przywieźli do domu, rozlodowali, a oni już stali. No, telefony to na posłuchu. Po drugiej stronie ja nie widziała. Czekali, dopóki rozładują. Rozlodowali, od razu przyszli dokumenty. Wszystkich spisali. I tych ludzi, którzy pomagali, i kierowcę. Chciałam zadzwonić do konsula, nie dali. Do domu wejść nie pozwolono. Gdzie tylko krok, kamera za mną. Słuchajcie, ja krzyczała jak szalona. Ja zdenerwowała się. Takie przestępstwo, jakie to przestępstwo? No potem przyjechał konsul generalny i jeszcze jeden konsul. I też to samo potwierdzili. Że to wóz konsularny, że to my przewieźliśmy, no i tak dalej, i tak dalej. Nie uwierzyli. Wynieśli tych 70 paczek z pomieszczenia, tam jakie tam było. Rozłożyli na podwórku, bo mam swój własny taki domek drewniany. I składali makaron do makarona, tam to do tego, to do tego, całe podwórko. Ludzie idą i patrzą, co to się dzieje. Cukierki zaczęli, oj, przepraszam, liczyć cukierki. Ja mówię, uważaj, żeby dobrze policzył. A potem mi się zrobiło źle. I jeden z nich mówi, może pogotowie wyzlać. Nie, mówię, wy już wszystko zrobili, co mogliście. Ja poszła do domu, położyła się. Kiedy oni to wszystko spisali, przyszedł, żeby podpisać. Ja mówię, a skąd ja wiem, jak wyliczyli? Ja nic nie podpiszę. A co zrobić z tymi? No, jak oni nazywają się? A to koperty i oplatek. Co z tym? Ja mówię, od tego to ja wam nie oddam. To jest święte. Widzicie, że tu nic nie napisano, że nic nie ma. I oni mnie oddali, te opłatki. I zabrali, zabrali. I napisali, że nie wiadomo, kto zebrał w Polsce, nie wiadomo, kto przywiózł do Kuźnicy. A ja wynajmowała ludzi i przemykali przez granicę ten towar, ten makaron, ten. To taki protokół przysłali mnie.
No i jeden sąd, drugi sąd, trzeci sąd i wszystkim mówię to samo, że to był konsularny bus, że to tak. I nareszcie sędzia powiedziała, nie ma podstawy, ale paczek nie zwrócili i nie napisali, gdzie oni. Zjedli. Co panią skłoniło, jaka była pierwsza myśl, aby zapoczątkować akcje charytatywne i żeby się tak... Że na konto tych paczek? Tak. A jaka to może myśl być? Kiedy mnie wyzywali coraz na przesłuchanie, coraz spisywali, ja tylko zadawała pytania. A dlaczego? Z jakiego powodu? Albo przewiezione przez granicę nielegalnie. Nielegalnie przerzucone przez granicę. Ja mówię, no wy już wiecie, że konsul przewozi. Wy wiecie to. Nie wiem, co to. To nie chodziło o to. To chodziło o mnie. No jak jeszcze? Co jej jeszcze zrobić? Złego takiego, żeby ona uspokoiła się, bo ja dostaję telefon i mnie mówię, żyj ciszej. A jak ja mogę żyć ciszej? Kiedy ja nie mogę żyć ciszej. Ja już taka jestem, jaka jestem. Bronię. Mam swoich fajnych chłopców, którzy wiernie służą ojczyźnie. Wszędzie jeździmy. Dzisiaj, wczoraj przyjechaliśmy, wiecie jaki wiek? 92 lata. On jest tu w Polsce. I wydawało się, już taki wiek, siedzieć w domu, a on nie może. A gdzie tylko będę prosić? I zawsze będę w mundurze. No a co ja zrobię? Ja też nie mogę nic zmienić. I nie chcę zmienić. I nie chcę zmienić. Musi być tak. Kiedyś ktoś mnie zadał takie pytanie, już nie pamiętam. Jak pani liczy, jak to teraz jest, jak to tego, jak życie, jak tego. Ja mówię, życie jak życie. No nie umieramy z głodu, może mamy ten kawałek chleba, może nie mamy tej wędliny tam na co dzień, czy nie mamy, ale nie głodne. Tylko chciałabym bardzo odejść z tego światu w takim, w jakim przyszła. A przyszła w 31 roku. Więc teraz tak bardziej o obecnych sprawach. W czerwcu 2014 stanęła pani przed sądem w Grodnie za właśnie te paczki. I wiemy też, właśnie czytałam, że nie był pierwszy raz, kiedy właśnie, tak jak pani zresztą wspomniała, za oskarżenie za tego typu rzeczy, jak właśnie po postawienie tego krzyża, ale chodzi. I zechciałaby pani skomentować jakoś te aresztowania, wręcz absurdalne, po prostu jakie, i jaki jest pani stosunek do tych wydarzeń, co pani o tym myśli? Wiecie, że oni dokładnie wiedzą, że Grodno to Polski i że ich szlak bierze, że oni nie mogą pokonać, 70 lat nie mogą pokonać nas, nie tylko żołnierzy armii krajowej, a Polaków, którzy padają na kolana, modlą się, różańce odmawiają, proszę Pana Boga, żeby pomógł im zachować to, co nasze, co polskie. Kiedy przyjeżdża się do nas, Grodno jest piękne miasto, naprawdę czyste miasto, piękne miasto, bo to nasze, bo to polskie. I każdy mówi, a czego wy chcecie? W sklepach wszystko jest, miasto piękne. Pamiętam, młodzież była z Lublina. A jak wyjeżdżali, chyba tydzień byli u nas. I mówi mnie jeden, pani Weronika, jak wy tu żyjecie? Przecież
żadnego kroku bez nich nie wyjdziesz. Przyjechało 7 osób, to właśnie było Odra Nieman i byli z Krakowa, z Lublina, ze Wrocławia, kibice. I zawsze u mnie jakoś nocują, kto na podłodze, kto ty, nawet wtedy wody nie było, tam pod zmywakiem jakimś mdłowym myję, ale byliśmy razem. I to było przed Dzień Pamięci Katynia. I okazało się, że na wiadukcie niedaleko ode mnie zawiesili plakat Katyń, pamiętamy. I rano o 6 już u mnie policja. A czy pani nie wie, kto to zawiesił? Ja mówię, wiem. On tak patrzy, wiem. Jak to? Wy same. Jak to my same? A naprzeciw mnie szkoła i oni całą noc i dzień siedzą i pilnują nas. A ja widzę ich, ja wiem. I ja mówię, my całą noc pili, nigdzie nie wychodziliśmy, a wy siedzieli i nas pilnowali. Widzieli, że my wychodzili do wiaduktu? Nie, zabrali się i poszli. I to naprawdę tak było. Co by nie stało się, kto by coś nie wywiesił, ja winna. Już przyzwyczaiłam się do tego. Dobra, z naszej strony to chyba wszystko. Jeszcze raz, czy ktoś ma jakieś pytania? To chyba i tak już za dużo ja to namówiłam. Bardzo dziękuję oczywiście za wywiad. Ja myślę, że dziewczyny miały rozpisane to na trochę więcej czasu, ale chciałem coś powiedzieć. Tak się składa, że to są bardzo młodzi ludzie, prawda? To są nastolatki, młodsze nastolatki zresztą też. I pani tą opowieścią wprowadza ich w zupełnie inną rzeczywistość, o której oni nie mają zielonego pojęcia. Ja szczerze mówiąc też nie mam, to znaczy ja wiem, przeżyłem komunę, prawda? Okej, coś tam się działo, jasne. Ale dla nich to jest zupełnie nowy świat. To jest takie nowe otwarcie, o którym oni na co dzień w ogóle nie myślą, nie wiedzą, nie mają informacji i tak dalej. I ja myślę, że to zainteresowanie i to, że one jakby ten wywiad skończyły tak pewnie trochę wcześniej niż zamierzały, to właśnie z tego wynika, że to jest takie zderzenie dwóch rzeczywistości, którym się bardzo trudno spotkać kiedykolwiek. I sądzę, że z tego spotkania, no, nawet jeżeli nie od razu, to jednak wyniosą pewne myśli, z którymi później będą w pewnym sensie, no nie powiem, że borykać się przez całe życie, ale no to da im na pewno do myślenia. To chyba nie ulega żadnej wątpliwości. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję.